Zespół z Bełchatowa odniósł pierwsze zwycięstwo na boisku w Olsztynie, przerywając jednocześnie serię 7 spotkań gospodarzy bez porażki na własnym stadionie. W 37 minucie meczu Stomil Olsztyn GKS Bełchatów zawodnik gości Sławomir Suchomski strzelił bramkę numer 31 tysięcy w rozgrywkach pierwszej ligi, nie uwzględniając meczów anulowanych i zweryfikowanych przez PZPN jako walkowery.